Polickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie uczciło Dzień Wiosny imprezą integracyjną. Brakuje nam tego ciepła. Ciepło, też takie słońce wiąże się z nadzieją w dzisiejszych czasach, kiedy trwa wojna na Ukrainie, kiedy jest pandemia, kiedy ludzie naprawdę mają dużo kłopotów. Te słońce i trochę tej radości, cząstkę radości chcemy po prostu wspólnie się cieszyć, zapomnieć o tym wszystkim. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej bawili się przy ognisku, pieczonych kiełbaskach, śpiewach i tancach. Ognisko mamy i kiełbaski będziemy marzanne palić. W ramach warsztatów terapii zajęciowej działa kilka pracowni. Ogrodniczo-porządkowa, poligraficzno-komputerowa, szkła artystycznego, gospodarstwa domowego, ceramiczna, komputerowo-dydaktyczna i stolarska. Robimy na przykład na kiermasze, tak dalej, szyfujemy, jakie zamówienia robimy. No. To są prace stolarskie? Tak, tak. Co jeszcze robicie? A sprzątamy nawet. Od stycznia w ramach warsztatów działa również pracownia piekarniczo-cukiernicza. O, uczymy się różnych wypieków, gotowania i zapoznajemy się z tym. I czasami oglądamy filmy instruktażowe, jak oni na przykład gotują i tego się uczymy. Przygotowanie drobnych przepisów na specjalne ciasta i udekorowanie drobnymi kawałkami. Najbardziej lubię sprzątać, dokładnie sprzątać. Jak widzę jakąś plamkę, to od razu czysto jest. W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje tu m.in. 9 terapeutów, psycholog i rehabilitant. Jest zaangażowanie, chęć, motywacja do nauki, do kształtowania nowych umiejętności. Przy tym no, rozwijamy się, nie stoimy w miejscu mimo tych przeszkód i tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Staramy się żyć normalnie. Niepełnosprawni pod okiem instruktorów pieką słodkości i tworzą rękodzieło, które następnie sprzedają, by w ten sposób gromadzić środki na bieżącą działalność.